Witam serdecznie. Sporty motorowe to doskonałe narzędzie marketingowe dla producentów samochodów, którzy dzięki specjalnym odmianom swoich konwencjonalnych modeli są w stanie wydusić trochę więcej grosza od swoich klientów. Niektórzy przykładają się do tego w troszkę mniejszym stopniu, naklejając tylko parę dodatkowych plakietek i nową cenę, a inni przykładają się do tego dużo bardziej i wtedy pod maską znajduje się mocniejszy silnik, nowe systemy elektroniczne, które pozwalają lepiej skręcać, lepiej jeździć. I do takich samochodów zalicza się właśnie Ford Focus ST, czyli jeszcze nie ekstremalna wersja RS, ale już samochód, który daje dużo emocji, ale wciąż pozwala spokojnie jeździć na co dzień po mieście. Zapraszam na test. Jak przystało na model inspirowany sportami motorowymi, znajdziemy w Fordzie Focusie ST dość dodatków, które odróżniają go od konwencjonalnego modelu. Z przodu mamy zmieniony zderzak i wielką plakietkę ST na czarnym grillu. Po bokach mamy obniżone listwy progowe. Na tylnej klapie znajdziemy pokaźnych rozmiarów spoiler, a w dolnej części zderzaka na środku znajdziemy ciekawie uformowaną pojedynczą końcówkę układu wydechowego. Zwieńczeniem całości moim zdaniem są felgi, które w tej wersji akurat są 18-calowe, opcjonalnie możemy mieć nawet 19 cali. Mamy też czerwone zaciski, które też groźnie wyglądają. Podsumowując, samochód wygląda naprawdę dobrze i od razu zdradzę, że pod maską nie znajdziemy 3-cylindrowego, 1-litrowego silnika EcoBoost. Maskę w Fordzie Focusie musimy podnieść sami, ustawić na wsporniku, a pod nią znajdziemy jeden z aż kilkunastu silników, bo oferta Forda Focusa, jeśli chodzi o paletę silników, jest naprawdę imponująca. Ale to nie dotyczy wersji ST, dlatego że w tej wersji dostaniemy tylko jeden silnik. 2-litrowa, 4-cylindrowa, turbo doładowana jednostka, która ma 250 koni mechanicznych przy 5500 obrotów na minutę i imponującym momentem obrotowym 360 Nm, w jeszcze bardziej imponującym zakresie od 1750 aż do 4500 obrotów. Prędkość maksymalna 248 km na godzinę, natomiast do setki czekamy 6,5 sekundy. Ja osobiście uzyskałem wynik 6,6, ale wynikało to z bardzo wysokiej temperatury powietrza. Myślę, że 10 stopni w dół i miałbym dokładnie katalogowy wynik. Powiedziałbym jeszcze o spalaniu, bo bak mieści 55 litrów i teoretycznie patrząc na dane producenta, można na nim przyjechać nawet 1000 km, dlatego że producent obiecuje 5,6 w trasie. Szczerze powiedziawszy, jadąc obwodnicą 90 udało mi się uzyskać 5,8, więc zbliżony wynik, ale umówmy się, kto by chciał tak jeździć wersją, która ma 250 koni pod maską, więc to pozostawmy w jakiejś, to powiedzmy, sferze teorii. Natomiast w mieście producent deklaruje poniżej 10 litrów i to absolutnie nie do osiągnięcia, dlatego że mi nie udało się zejść poniżej 11, więc wciąż jeszcze parę litrów trzeba dorzucić do deklaracji producenta. Powiedziałbym na koniec jeszcze o czymś, czego w Fordzie Focusie jeszcze nie ma, w Fordzie Focusie ST, ale ma się pojawić, mianowicie silnik diesla 2.0 TDCi, wzmocniona wersja 185 koni mechanicznych i to wszystko ma palić poniżej 5 litrów. Jak będzie, czas pokaże, na razie czekamy na ten silnik, zobaczymy jak się sprawdzi. Wnętrze Forda Focusa opisywałem już, kiedy testowałem ten model około pół roku temu w wersji kombi, więc teraz skupię się tylko na różnicach pomiędzy wersją klasyczną, nazwijmy to, a wersją sportową ST. I szczerze powiedziawszy, lista tych zmian nie jest zbyt imponująca. W zasadzie w takim miejscu, gdzie wszyscy za punkt honoru uważają, że muszą pokazać, że jest to wersja usportowiona, czyli na prędkościomierzu, czy na obrotomierzu, gdzieś na zegarach, tu nie widzimy nic. Ja nie wiem, czy nawet ten prędkościomierz nie jest wyskalowany dokładnie tak samo w ST, który pędzi prawie 250 na godzinę.
godzinę, jak w każdym innym słabszym Focusie. W każdym razie ja tu widzę 280 na godzinę. Poza tym, jeśli chodzi o zaznaczenie, że tu mamy coś sportowego, no oczywiście mamy tu na kierownicy znaczek ST, ale kierownica nie jest spłaszczona tak modnie, jak to się robi u dołu. Mamy też oczywiście tutaj trzy wskaźniki, czyli temperaturę oleju, ciśnienie, turbodoładowanie i również ciśnienie oleju. Mamy oczywiście fantastyczne fotele, które są naprawdę godne pochwały. I ja nie wiem, czy w standardowej wersji, nie pamiętam, czy tutaj mamy na dźwigni zmiany biegów i czerwone numery poszczególnych biegów. I zaczynam się powolutku zastanawiać, czy ja nie doszedłem właśnie do końca wszystkich zmian. W każdym razie, jak na wersję sportową, szczerze powiedziałem, spodziewałem się więcej. Zajmując miejsce w Fordzie Focusie, w pierwszej kolejności zwracam uwagę na fotele. Fotele sportowe Recaro, które są wspaniałym połączeniem zarówno komfortu jazdy, jak i takiego sportowego charakteru. Świetne trzymanie na boki, świetne dopasowanie w zasadzie w każdym wymiarze. Jest naprawdę bardzo dobrze, mimo że te fotele nie są specjalnie w wielu płaszczyznach regulowane. Mamy tu klasyczne przesunięcie przód-tył, mamy tu kąt oparcia i regulację na wysokość. Nie mamy tu nawet regulacji odcinka nadźwigowego. Mimo to zauważyłem to dopiero przygotowując się tu teraz do filmu, dlatego że kiedy zająłem miejsce i dopasowałem samochód pod siebie, fotel pod siebie, to byłem zadowolony i jeździłem tym parę dni i wszystko było w porządku, więc tego naprawdę nie potrzeba. Jeśli chodzi o regulację kierownicy, to proszę bardzo, mamy tu regulację w dwóch płaszczyznach. Nad głową miejsca, może tak dużo nie ma, ale w sumie trzy palce bez problemu się mieszczą, więc jest dobrze, naprawdę miejsca nie zabraknie. Sprawdźmy teraz jednak, jak to wygląda za mną. Po pierwsze od razu, proszę bardzo, szyba, jak widać, nie schowała się do końca. Miejsca, no nie wygląda to źle, szczerze powiedziawszy, ale sprawdźmy, jak to wyjdzie w praktyce. Jednak po zajęciu miejsca widać, że coś tu nie gra. Ja tu za bardzo nie mogę zająć miejsca sam za sobą, a wynika to z tego, że mamy tu specyficzny kształt foteli. Popatrzcie, tu jest taki garb, który sprawia, że jeśli ktoś tu zajmie miejsce, powiedzmy o wzroście 1,70 m, to jego kolana zmieszczą się tu pod nim i wszystko będzie dobrze, bo to jest miękko i przyjemnie. Natomiast ktoś, kto ma 1,80 m, 90 albo 2 metry, niestety wyląduje z kolanami w tym miejscu, gdzie już miejsca na kolana niestety nie ma. Problem. Nad głową również problem. Nie jestem w stanie się wyprostować. Tutaj niestety brakuje też paru centymetrów. Przesiadam się na prawą stronę. A tu mam do przeskoczenia, popatrzcie, dosyć wysoki, choć nie taki szeroki, ale wysoki tunel centralny. I jeszcze ciekawostka, tu dla piątej osoby, jak widać, na nogi nie będzie zbyt wiele miejsca, ale zwróćcie uwagę, że Ford zapomniał również o głowie, a właściwie to o karku, bo mamy tu jeden zagłówek, drugi zagłówek, a trzeciego zagłówka niestety nie ma, a jest to samochód zarejestrowany ewidentnie na 5 osób. Nie mamy tu, mimo że nie jest za bardzo przewidziany na piątą osobę, to nie mamy też podłokietnika, to przynajmniej te dwie osoby z tyłu miałyby jakiś komfort, niestety tego również zabrakło. W związku z tym pytanie, gdzie odłożyć jakiś kubek z napojem? No i pytanie chyba, na które Ford daje odpowiedź. Proszę bardzo, tu mamy takie dwa mniej lub bardziej prowizoryczne miejsca, dwa schowki. Raz i dwa. Czy który z nich nadaje się na kawę? Szczerze powiedziawszy, żaden. Mamy tu za to kieszenie za fotelami i jeszcze całkiem pojemne schowki w drzwiach. No, szczerze powiedziawszy, jestem rozczarowany tym, co prezentuje sobą Ford Focus w wersji hatchback. Z tyłu miejsca za wiele nie ma, funkcjonalności też za wiele nie ma, bo już nie wspominam o tym, że nie mamy tutaj nawiewów. Ani w słupkach B, ani tu po środku. No, na plus można by zaliczyć wyjście 12 V. Dobór plastików z przodu i z tyłu też jest różny. Z przodu mamy tutaj na drzwiach dość miękki plastik i dość miękki podłokietnik. Z tyłu natomiast mamy zupełnie twardy plastik i znacznie twardszy, właściwie to twardy podłokietnik, a więc pasażerowie jadący z tyłu będą pokrzywdzeni jeszcze i pod tym kątem. Podnosimy klapę bagażnika, a pod nią znajdujemy 316 litrów pojemności, a ja krytykowałem Golfa za 380, a tu jest jeszcze mniej. Położyłem tu torbę fotograficzną, która, przypominam, ma wymiary 25, 35, 55. Takich toreb można by
bez wysiłku tu zmieścić tak ze dwie należąco i jeszcze jedno może tak bokiem. Może ją wyciągnę teraz, żeby mieć dostęp do wykładziny. Zwróćcie uwagę, jest to taka fajna wykładzina, którą da się rozłożyć na całość i kiedy mamy złożone oparcie tylnej kanapy, to ona sięga do samego końca. Wtedy uzyskujemy 1101 litr pojemności i ta wykładzina jest dwustronna. Zapewne jest to opcjonalne dodatkowe wyposażenie, ale jest na pewno bardzo praktyczne. Jeśli sięgniemy jeszcze głębiej pod drugą warstwę tej wykładziny, to znajdziemy tu podłogę, którą możemy podnieść i znajdziemy tu, jak widać, zestaw naprawczy. Podłoga nie należy do jakichś takich bardzo solidnych. Tu raczej gdzieś w środku jest jakaś grubsza tekturka, ale generalnie daleko temu do Golfa, który, prawda, tutaj daje bardzo grubą i solidną podłogę. Jeśli chodzi o elementy praktyczne, no to mamy tu po prawej stronie jakiś haczyk, po lewej stronie haczyk, również po dwóch stronach mamy źródła światła. Aha, tutaj jeszcze jest para haczyków, więc w sumie mamy ich cztery, dwa źródła światła i no i cóż, i taką półkę, która o dziwo, mimo że samochód ma na liczniku 7000 km, już jest uszkodzona. Mamy tu urwaną jedną linkę, mamy tu urywającą się już tutaj plastik, już niedługo wyskoczy drugą linkę, więc coś z tym samochodem musiało być nie tak. Zwróciłbym uwagę jeszcze na jeden specyficzny element, specyficzny właśnie dla ST. Ponieważ mamy tu końcówkę układu wydechowego, która jest wyprowadzona centralnie w osi pojazdu. I teraz zwróćcie uwagę, że kiedy silnik jest uruchomiony, podchodzimy, coś chcemy wyciągnąć z bagażnika na szybko i po paru sekundach odskakujemy poparzenie, dlatego że rura wydechowa celuje to gorące powietrze centralnie na nasze nogi. Nie będzie to fajne przeżycie, zapewniam. Składamy oparcia zupełnie klasycznie. Wcześniej musimy podnieść siedzisko, potem składamy oparcie. No i jak widać, uzyskujemy, teraz to pokażę, prawie, niestety tylko prawie płaską podłogę. No i wreszcie zamknięcie bagażnika. Bardzo łatwo, mamy z dwóch stron uchwyty, bardzo solidne uchwyty, więc z zamknięciem nie będzie problemu. W trakcie naszego testu wyszło, że w Fordzie Focusie ST są pewne niedoróbki, a to za mało miejsca z tyłu, a to zbyt mały bagażnik, a to zbyt niewielka zwrotność i tak dalej, i tak dalej. Tych braków pokazaliśmy parę, ale to, co może przeszkadzać w zwykłym Fordzie Focusie, czyli w nowoczesnym kompakcie, przestaje przeszkadzać w Fordzie Focusie ST, dlatego że kiedy wsiadamy do niego i czujemy, jak ten samochód jeździ, to wybaczamy mu wszystko i zwrotność, i pojemność, taką czy owaką. Najważniejsze jest to, co otrzymujemy siedząc tu na miejscu kierowcy. Przyznam się, że nie jeździłem nigdy Fordem Focusem RS, więc nie wiem, co daje ten samochód w trakcie jazdy, ale muszę powiedzieć, że jeżdżąc wersją ST, podejrzewam, że tam czuć tylko nieco więcej mocy, nieco mocniejsze przyspieszenie i krótszy czas do setki. Poza tym wydaje mi się, że więcej niż zrobiono tu w ST w porównaniu do zwykłego Focusa, już nie bardzo wiadomo, co tu zrobić, bo samochód fantastycznie reaguje na kierownicę. Kierownica jest bardzo układ kierowniczy jest bardzo bezpośrednio zestrojony. W zasadzie taki skręt kierownicy wystarczy, żeby praktycznie zawracać w miejscu i pokonywać najbardziej ciasne wzniesienie. Zakręty. Mamy też bardzo dużo informacji wracających od przednich kół poprzez układ kierowniczy. Czujemy dokładnie, co się dzieje z tym samochodem. Bardzo fajny silnik, który, no, 250 koni już samo w sobie robi wrażenie, ale jak on oddaje te 250 koni. Pracuje bardzo równo, bez jakichś skoków od samego dołu
do samej góry. W zasadzie on działa tak, jak mógłby działać wielki sześciocylindrowy, wolnosący silnik o dużej pojemności. Naprawdę bardzo dobre wrażenie. Do tego zestopniowanie skrzyni biegów, gdzie pierwsze biegi są dosyć długie, ale trójka jest najdłuższa. Tutaj do 100 km na godzinę docieramy na drugim biegu. Co prawda są to już ostatnie obroty przed odcięciem, ale jednak setkę robimy na drugim biegu. Natomiast na trzecim biegu w zasadzie jesteśmy w stanie jechać i powiedzmy mając teraz 20 parę kilometrów na godzinę i możemy jechać również 130. Przy tych parametrach silnika, gdzie mamy już od 1750 obrotów, mamy maksymalny moment obrotowy i aż do 4500. To jest możliwe. Możemy tu jechać naprawdę cały dzień na trzecim biegu. Następnie zawieszenie. Zawieszenie z jednej strony jest dosyć sztywne i to jest podstawowa charakterystyka, prawda? Sztywność i gotowość do pokonywania zakrętów. Ale też nie męczy, jeśli chodzi o jakieś wrażenie o właśnie z pokonywanych garbów. To nie jest zbyt sztywno zestrojony samochód. To jest samochód zestrojony na tyle sztywno, żebyśmy nigdy nie poczuli, że nas gdzieś wynosi z zakrętu w sposób niekontrolowany. Tu wszystko jest pod kontrolą. A propos kontroli, warto wspomnieć też o systemie ESC, który jest wyłączany trzystopniowo. No, pierwszy stopień to jest właściwie włączony. Drugi to jest tryb sportowy. W tym trybie jeszcze ESP działa, natomiast mamy już wyłączony kontrolę startu, więc jeśli chcemy zamielić kołami w mieście na światłach, no to proszę bardzo, włączamy tryb sportowy i możemy efektownie odjechać z miejsca. Ale to jeszcze nie do końca to, bo jeśli chcemy naprawdę pojeździć bokiem, polatać bokiem, proszę bardzo, trzymamy przycisk ESC off nieco dłużej, przez kilka sekund i wtedy, proszę bardzo, dostajemy stosowne ostrzeżenie na komputerze i możemy jechać. I wtedy samochód nie jest, to już wtedy jeździ się z tym samochodem sam na sam i wtedy samochód już nie jest kontrolowany w żaden sposób przez system elektroniczny. Możemy robić, co zechcemy. Ale ciekawe jest to, że w tym samochodzie jazda nawet z włączonymi systemami w zasadzie odbywa się, jakby one były wyłączone. One reagują na tyle późno, na tyle niezauważalnie, że w zasadzie można by powiedzieć, że jeśli coś się dzieje w zakręcie niespodziewanego i nagle okazuje się, że jakimś cudownym sposobem okazało się, że wszystko poszło tak, jak należy, no to można się poczuć dobrym kierowcą. No właśnie, i to jest fajne w tym samochodzie, że z jednej strony ja, kiedy jadę spokojnie, to mogę jechać tym autem zupełnie bez jakichś ostrych ruchów i przesuwać się tutaj z prędkością 30-50 na godzinę, nie czując przy tym, że ten samochód się męczy. On po prostu się dostojnie toczy na tym swoim trzecim uniwersalnym biegu. Ale jeśli chcemy pojechać bardzo ostro, to niezależnie od tego, czy masz licencję jakąś tam rajdową, czy jesteś bardzo doświadczonym kierowcą, czy może mniej, to w Fordzie Focusie ST poczujesz się świetnym kierowcą, bo po pierwsze bardzo dużo wybacza, po drugie systemy elektroniczne nie wtrącają się brutalnie na zasadzie: ej, ty znowu zepsułeś, zaraz cię tutaj przehamujemy, to czy tamto koło. Naprawdę, jeśli nawet to robi to na tyle delikatnie, że po wyjściu z zakrętu, totalnie popsutego zakrętu przeze mnie, wychodzę z zakrętu i myślę: o, ależ jestem świetnym kierowcą. I to jest Ford Focus ST. Bardzo fajne auto. Sprawdźmy teraz zwrotność Forda Focusa ST. Rozstaw osi w tym samochodzie wynosi 2648 mm, a producent deklaruje średnicę zawracania na poziomie 11 metrów. Dużo, ale wydaje się, że w praktyce wychodzi nawet jeszcze więcej, dlatego że praktycznie znaleźliśmy się idealnie zaparkowani po prawej stronie na parkingu. Wydaje się, że jest więcej nawet niż 11 metrów, co dla auta kompaktowego na miasto jest raczej złym wynikiem. Sprawdźmy teraz widoczność. Słupki A nie są zbyt grube, zewnętrzne lusterka są dość duże, mają to też taki odcinek odpowiadający za monitorowanie martwego pola. Górna krawędź przedniej szyby jest dosyć wysoko, lusterko wewnętrzne także zawieszone jest dosyć wysoko, więc tu na godzinę pierwszą nie mam kłopotów z obserwowaniem drogi. Na godzinę drugą tu podstawa słupka A jest dosyć gruba. Dalej mamy między słupkami C i D okienko, które jest szersze u dołu, a więc ułatwia też parkowanie. Słupek
D, zresztą nie jest specjalnie gruby, więc jest dobrze. Duża szyba z tyłu, z tym, że dosyć mocno pochylona, ale i tak widać dokładnie, gdzie samochód się kończy. Jeśli chodzi o wspomaganie przy parkowaniu, to nie mamy tutaj na tym ekranie oczywiście żadnego obrazu z kamery cofania, tylko informacja z czterech czujników cofania. I jak widać, podjeżdżamy coraz bliżej auta za nami i pojawiają się już pierwsze informacje z czujników cofania. Podjeżdżamy jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. I teraz mamy już, jak widać, sygnał ciągły. Zobaczmy, ile miejsca zostawiły nam czujniki parkowania. Jak widać, całkiem niewiele. Opowieść o cenach Forda Focusa ST nie będzie długa, dlatego że mamy tylko jeden silnik pod maską, tylko jedną manualną sześciobiegową skrzynię biegów i tylko dwie wersje nadwoziowe. Co ciekawe, ta druga wersja nadwoziowa to nie jest trzydrzwiowy hatchback, tylko kombi. I mamy też dwie wersje wyposażenia. Ta tańsza w przypadku pięciodrzwiowego hatchbacka kosztuje 108 tysięcy złotych, kombi natomiast jest nieco droższy i kosztuje 112 tysięcy złotych. Jeśli zdecydujemy się na lepiej wyposażoną wersję ST2, bo tak się nazywa ta wyższa opcja wyposażenia, to zapłacimy w obu przypadkach 9 tysięcy złotych więcej. Do zestawienia konkurencji przygotowałem Wam cztery samochody. Dwa z nich są nieco słabsze, dwa nieco mocniejsze. Zacznę od tych słabszych. Pierwszy to jest Skoda Octavia RS, która będzie kosztowała co najmniej 114 tysięcy złotych, a więc drożej niż Ford Focus, ale będzie oferowała mniej koni. Idziemy dalej. Kia Ceed Edition 1 w wersji GT oczywiście. Ona będzie kosztowała około 104 tysięcy złotych. No i również będzie miała około 200 koni. A więc to jest ta słabsza nieco liga. Natomiast idziemy teraz w kierunku 250 plus koni. I tam mamy Opla Astra OPC, który będzie miał aż 280 koni i 128 tysięcy złotych na metce. Więc tu mamy i więcej koni i niestety znacznie wyższą cenę, znaczy znacznie wyższą, ale jest to różnica już o kilkanaście tysięcy wyżej. Natomiast zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o relacje pomiędzy mocą a ceną, będzie Renault Megane RS 265, który z 265-konnym silnikiem pod maską kosztuje, uwaga, zaledwie 106 tysięcy złotych. Ford Focus ST to pozycja niemal kultowa i zajmująca do niedawna czołowe pozycje w rankingach sprzedaży tego typu samochodów. No właśnie, do niedawna, dlatego że Ford Focus potrzebuje trochę świeżości. Przy okazji może ponarzekam też na to, że Ford Focus wciąż w obecnej generacji nie dostał wersji RS. Od dawna zapowiadana i wciąż nie ma. A konkurencja galopuje do przodu. Mamy świetne propozycje od Opla, od Renault. Mamy też całą paletę świeżych propozycji od całej grupy Volkswagena, czy to Octavia RS, czy Leon Cupra, czy też Golf GTI. A na rynku niedługo pojawi się Honda Civic Type R, która, jeśli będzie wyglądała tak, jak ją widzieliśmy na targach, również mocno namiesza na rynku hot hatchy. Mimo to Ford Focus ST to rewelacyjny samochód, w którym naprawdę ciężko jest znaleźć słabe ogniwo. Wszystko w tym samochodzie pasuje do siebie. I mocny silnik, i rewelacyjne hamulce, i świetnie zestrojone zawieszenie. I to chyba w tym samochodzie liczy się najbardziej i przekonuje do siebie najbardziej, czyli doskonałe wrażenie z jazdy. Czyli produktanci nie poszli na łatwiznę, dając parę plakietek. Nie poszli też na łatwiznę, dając tylko mocny silnik, a resztę pozostawiając bez zmian. Wszystko to zostało dopasowane do tego, aby kierowca cieszył się jadąc tym samochodem.